W 1/16 finału Pucharu Polski Beniaminek drugiej ligi Odra Wodzisław w czerwonych koszulkach podejmowała na własnym stadionie pierwszoligowy Ruch Chorzów. Gospodarze od początku przeważali, co przypieczętowali golem Jerzego Wolnego. Błyskawicznie stan meczu wyrównał wicemistrz olimpijski z Montrealu Jan Benigier. Po zmianie stron Odra nadal atakowała, lecz była nieskuteczna. Sytuacja uległa zmianie w końcówce, kiedy to gola na wagę zwycięstwa zdobył Jan Adamczyk, wprowadzając w euforię prawie 10 tysięcy widzów. Odra Ruch 2-1.